Witam Was, moi drodzy. Ja mam dzisiaj wolny dzień i przeznaczam ten dzień w 100% na przygotowania przedświąteczne. Także dzisiaj prawdopodobnie pokażę Wam sporo różnych moich świątecznych przepisów. Zaczęłam od karpia marynowanego. Mam jeszcze parę dni, także myślę, że zdążę się przegryźć. I oczywiście zapomniałam kupić gorczycy. Także nie zrobię go od razu, ale pokażę Wam chociaż mniej więcej, jak wygląda proces. Tak naprawdę przygotowanie karpia marynowanego jest bardzo proste, dlatego że są tylko dwie części jakby całego procesu. Przygotowanie zalewy octowej i usmażenie karpia. Także ja już tutaj mam zalewę, w której jest ocet, woda, przyprawy, czyli liść laurowy, ziele, pieprz i cebula. Oczywiście jest też cukier i sól do smaku. Słuchajcie, tak wygląda sytuacja. W międzyczasie przygotowałam jeszcze zalewę do śledzi. To są takie śledzie, ja nazywam je śledzie czerwone, z miodem i z rodzynkami. Jeszcze nie ma wewnątrz śledzi, ale będą. To jest na razie sama zalewa, czyli to są cebule usmażone z rodzynkami, z samym pieprzem. Do tego dodaję przecier pomidorowy, jakieś tam przyprawy, miód, troszeczkę wody i to się tam gotuje tak długo, aż się zrównoważą smaki. Trzeba zrobić tak, żeby było wystarczająco słono, słodkie i kwaśne. Tak, żeby żaden smak jakby nie przeważał. I taką potem wychłodzoną zalewą zalewa się po prostu wymoczone śledzie. Także bardzo je lubimy. A tutaj z rybkami wygląda sytuacja tak, że usmażyłam karpie. Mam przygotowaną zalewę, tą, którą pokazywałam Wam wcześniej. Nadal nie mam w niej gorczycy, ale będę miała niebawem. Także dodam tylko gorczycy, podgrzeję ją znowu, zagotuję i taką gorącą zalewą zalewam wtedy karpie w słoikach. I żeby one były dobre, to potrzebują tak około 5 dni. Tłumaczę Wam tak na szybko, co tutaj robiłam. Przygotowuję ekspresowy keks białkowy mojej babci Krysi. Dzisiaj dostałam taką piękną książkę ze wspomnieniami właśnie o babci i tam był ten przepis, także muszę go zrobić koniecznie. Ubijam 5 białek, tak jak na bezę, ze szklanką cukru. Za chwilę dodam szklankę przesianej mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia, 1/4 roztopionego masła, no i dodam mak, bakalię, orzechy. Także cała filozofia. Zobaczcie, tak wygląda masa, w którą już jest wmieszany mak i wszystkie pozostałe składniki. Jest też tutaj wewnątrz skórka pomarańczowa, trochę orzechów. Tak naprawdę robię ten przepis na próbę, także też dopiero próbuję te wszystkie ilości. Zaraz wstawię do piekarnika i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale myślę, że będzie pyszne. Przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i będzie się piekło gdzieś około 45-50 minut. Zobaczcie, tak wyglądają karpie zamarynowane w słoikach. Wyszło mi 5 dużych słoików. No i one teraz sobie będą leżakować gdzieś tak około 5 dni, 4-5 dni. Myślę, że już po tym czasie będą super, bardzo dobre, rozpadające. Wszystkie ości, które są w środku, też będą takie jakby rozpuszczone, bo tak działa właśnie ta zalewa octowa. Także zaraz postaram się spisać dla Was przepis na bloga i mam nadzieję, że spróbujecie. Zobaczcie, tak wygląda ciasto, które wyciągnęłam przed chwilą z piekarnika. Jest jeszcze ciepłe, także jeszcze go na razie nie wyciągam z foremki, ale takie jest całkiem pokaźne. Jak tylko je wyjmę, to zrobię zdjęcia, spiszę Wam przepis, żebyście mogli sobie zrobić na święta, jak będziecie mieć ochotę. No i przede wszystkim sprawdzimy, czy wyszło, czy jest tak, jak pamiętam. Mam nadzieję, że tak. W ogóle tak jak Wam pokazywałam wcześniej, dzisiaj cały dzień padał śnieg, także na zewnątrz jest bardzo ładnie, ale oczywiście jak zwykle po prostu całe ulice sparaliżowane, mnóstwo wypadków, korki itd., itd. Dlatego też zmieniamy plany na dzisiejszy wieczór. Mieliśmy jechać, kończyć, robić zakupy, prezenty świąteczne, ale nie zrobimy tego. Trzymamy się do jutra i po prostu dzisiaj coś pokończymy, historie różne nasze tutaj kuchenne, a jutro wyjedziemy wcześniej i po prostu wszystko mam nadzieję, że załatwimy. I tak na pewno będziemy stać w kolejkach, korkach i tak dalej, bo to już jest taka typowy klimat świąteczny, ale jakoś damy radę. A ja dzisiaj w takim razie teraz muszę sobie zrobić plan, co zrobię dalej
Ale coś czuję, że dzisiaj to będzie bardzo, bardzo, bardzo produktywny dzień. Także teraz Wam pokażę pewnie następną rzecz. Co robisz? Keksa, numer 2. Tym razem to będzie... Oj, może szybko. Tym bardziej będzie to keks. Zabrał i uciekł. Masz mu, lotku. Masz mu. O nie, Boże. Tym razem będzie to keks tradycyjny, bo ten, który robiłam wcześniej, to był keks białkowy. Tradycyjny, taki dość szybki keks. Z dużą ilością masła, z dużą ilością bakalii. Robiłam go w zeszłym roku, przepis jest na blogu. Nazywa się keks świąteczny. Także możecie sobie zobaczyć, bo jest bardzo fajnym przepisem. No i w sumie robiłam go już sporo razy, bo w zeszłym roku zrobiłam go na święta pierwszy raz, a potem go powtarzałam kilka razy, więc wszystkim bardzo smakował. No, panie kamerze, sto. Turbulencje były. Turbulencje. No i tak ubija się po prostu jajka z cukrem na puszystą masę. Osobno ubija się masło. Potem jedno z drugim się łączy i bakalie, pyk. Mąka, proszę do pieczenia. Podlinkuję Wam przepis na pewno na dole w opisie, także spokojnie. Dzisiaj będziecie mieć bardzo dużo przepisów ode mnie, bo dzisiaj w sumie cały dzień. Dzisiejszy dzień to jest dzień gotowania. Cały. No ale takie świąteczne przygotowania są super, nie? Tak jest. Też lubisz chyba, co? Martuś, bo ty sobie tak za to podjadasz dużo, nie? Ja lubię jeść. Wiem. Szczególnie? A później trzeba się odchudzać. Odchudzić się będziemy po świętach. Na razie to. Chociaż ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj nic nie jadłam prawie. Aż do kolacji, na której zjadłam zupę, bo... Wczoraj byliśmy na tych burgerach, co Wam pokazywaliśmy. I okazuje się, że takie burgery są dla mnie po prostu troszkę za duże. Dlatego, że byłam najedzona do dzisiaj do godziny 18. Także tak to wygląda sytuacja, no ale śmiałam się, że mogłabym. Ale jest szansa, że to przez noc na śledzie. No ja, ale nieprawda, to był śledzik na raz. No bo właśnie, to jest tak, najpierw się najadłam burgera. Potem przyszliśmy do domu po paru godzinach. Wszystko fajnie, titu. Cokolwiek to znaczy, co właśnie powiedziałam przed chwilą. I nagle po prostu coś by się przegryzło, pomimo że brzuch pełen. No i ja po prostu, dla mnie największa rozkosz to śledzik, więc śledzika na raz wyrąbałam przed snem. Dzięki temu nie mogłam zasnąć i byłam dzisiaj najedzona do 18. Także tak, takie historie właśnie, jakie mam Wam do opowiedzenia miałam. No, tyle no. Chcę Wam jeszcze pokazać, bo chyba nie pokazaliśmy, że robimy jeszcze jedno ciasto. Mianowicie piernik marchewkowy, który jest hitem mojego bloga. Dlatego jeśli Wam zaglądacie albo chcielibyście, to polecam Wam ten przepis na święta. To jest taki przepis last minute. Wystarczy szybko wymieszać składniki i piernik wychodzi momentalnie i to jest takie ciasto, połączenie ciasta marchewkowego z piernikiem, czyli jest wilgotne, ale mimo wszystko dobrze się kroi i podam Wam oczywiście w opisie również przepis. To jest nasze ostatnie ciasto dzisiaj, bo zrobiliśmy już 3 i zrobiliśmy ryby i zrobiliśmy śledzie. Także starczy. No i teraz chyba zasłużony odpoczynek i zobaczymy. A jeszcze zobaczcie, jaki mamy piękny keks. Tak wygląda właśnie keks po upieczeniu i za chwilę pójdzie do zamrażarki. Jak go stygnie. Jako stygnie, oczywiście. A lukrować będziemy po odmrożeniu, ponieważ nie wolno mrozić z lukrem. Także tak. Taką właśnie instrukcję dostałem, żebym tak powiedział. I to jest tak naprawdę ostatni element dzisiejszego naszego wieczoru, z całego dnia, z przygotowań. Śledzie się wymoczyły i teraz dodaję je do tej zalewy, o której Wam mówiłam wcześniej, którą Wam pokazywałam.
Wymieszam dokładnie, przełożę do słoiczków i gdzieś tak za 3 dni będą najlepsze. No i myślę, że też mogą spokojnie parę dni w lodówce poleżeć, także już będą i pod Wigilię, i pod pierwszy dzień świąt. Takie śledzie. Jutro Wam też postaram się spisać przepis na nie, to może będziecie mieli ochotę jeszcze je zrobić, bo są bardzo proste. Gratuluję, powodzenia, skarbie. Dziękuję. Mumciu. Mama. Malunia. Mój kurok, tak, on tutaj jest ważny, nosek mój. Piękny. Kochani, obejrzeliśmy właśnie kolejny odcinek The Crown, który serialu na Netflixie, którego ktoś z Was nam polecił w komentarzach. Jest super, bardzo nam się podoba. Aczkolwiek dzisiejszy odcinek nas troszkę wykończył nerwowo i emocjonalnie. I bardzo żeśmy się, że tak powiem, opróżnili z płynów ocznych. Bardzo był wzruszający. Dzisiaj król... Umarł. Umarł. Niech żyje. Królowa. Tak, God Save the Queen. Bardzo fajny serial. Bardzo. A poza tym my bardzo lubimy i brytyjskie filmy, i seriale, nie? Zgadza się. Mamy taki sentyment. Od tego czasu, jak mieszkaliśmy w Anglii, jakoś tak ten akcent jest taki fajny i oni są tacy sztywni, nieco. Tacy ten, specyficzni bardzo. Bardzo lubimy. Także tak, dzisiaj mieliśmy intensywny dzień. Jeszcze tam w kuchni się studzą dwa marchewkowe pierniczki, ale już Wam dzisiaj nie pokażemy ich, dlatego że sił brak. I żegnamy się i widzimy się jutro. Pa! Dobranoc.